Cześć z tej strony, Kuba Kaźmierczyk. Tak jak wspomniałem, przygotowuję dla Was materiał o moich początkach z fotografią. Pomęczę tutaj trochę kota, a Wy rozsiądźcie się na spokojnie i możecie mnie posłuchać. Pewnie ten film nie będzie krótki, nie chcę też się jakoś specjalnie ograniczać, pewnie będzie trwał z pół godziny. Zresztą ja lubię gadać, doskonale o tym wiecie. Słuchajcie, jak to się wszystko zaczęło, jak to u mnie wyglądało, powiem od samego początku. Ja dzielę moją przygodę z fotografią jakby tak na takie dwa rozdziały. To, co się działo do końca liceum i to, co się działo mniej więcej od połowy studiów. Myślę, że więcej powiem w całym tym materiale. Też to, o czym zawsze zapominam, to proszę Was, znaczy chciałem Was poprosić o subskrypcję tam na dole. Rzadko o to proszę, bo zawsze właśnie o tym zapominam. A to jest mega dla mnie ważne, więc jak klikniecie tam subskrybuj, będzie mi bardzo, bardzo miło. Słuchajcie, jak to się wszystko zaczęło? Moja przygoda z fotografią zaczęła się gdzieś na etapie gimnazjum. Pamiętam, że był konkurs fotograficzny właśnie w gimnazjum i tam, nawet nie pamiętam jakie były nagrody, ale wtedy w domu mieliśmy Pentaxa MZ7, ja oczywiście wtedy mieszkałem z rodzicami w Lwówku Śląskim, no i miałem tego Pentaxa, którym porobiłem jakieś zdjęcia po prostu w mieście. To nie było nic ciekawego, nie zająłem żadnego miejsca, ale od tamtego momentu trochę się zajawiłem właśnie w pstrykaniu zdjęć. Kolejnego roku był kolejny konkurs fotograficzny i tam już pozajmowałem jakieś miejsca. W międzyczasie trochę jakby zainteresowałem się tym całym fotografowaniem. Zawsze wtedy, kiedy byłem jeszcze taki totalnie młody, miałem paręnaście lat, bardzo interesowały mnie zdjęcia z długim czasem naświetlania, a w tym Lwówku nie było gdzie ich zrobić, więc też pamiętam taki moment, kiedy jechaliśmy do Francji, a co roku jeździliśmy właśnie z rodzicami do Francji na wakacje. Autostrada Słońca, okolice Lyonu, wtedy jeździliśmy w okolice Montpellier i tam spaliśmy przy jednym z parkingów i tam była taka kładka nad autostradą i tam właśnie robiłem moje pierwsze zdjęcia z długim czasem naświetlania. Pytaliście, skąd czerpałem wiedzę? Czerpałem ją z książek, czerpałem ją z internetu. Wtedy też zapisałem się do takiej strony internetowej OneFoto. To była taka galeria, gdzie można było wstawiać swoje zdjęcia pod ocenę i tak dalej. Coś jak dzisiejsze grupy na Facebooku. Do tego PL Foto, tam trochę mniej. Digard, tam też trochę. Co tam jeszcze było? Fora internetowe, Cyberfoto, ForFoto. Więc tam uczestniczyłem w takim życiu fotograficznym. Natomiast tak jak mówię, to było cały czas takie jakieś pstrykanie tych zdjęć, absolutnie nic poważnego. Później przyszedł, bo w międzyczasie, fotografowałem tym aparatem analogowym, to były początek lat 2000, wtedy aparaty cyfrowe były albo słabe, albo drogie. Pamiętam, że Canon 10D kosztował, chyba 13 albo 17 tysięcy złotych, czyli tak jak patrząc na dzisiejsze zarobki, wtedy pewnie płaca minimalna to było z 500 złotych, więc to pewnie tak jakby dzisiaj kupić aparat, który kosztował 30 tysięcy złotych. Więc na takie coś absolutnie nie można było sobie pozwolić, ale podczas którejś z wycieczek do Francji rodzice kupili mi aparat Kodaka, taki dwucyfrowy, 2-megapikselowa matryca, dwukrotny zoom optyczny, totalnie nic rewelacyjnego, ale dzięki temu mogłem już sobie darmowo próbować kadrowania. Ustawień manualnych tam nie było, ale mogłem za darmo fotografować, bo wiadomo, robienie zdjęć na kliszy, szczególnie jak się ktoś uczy, no to doskonale wiecie, jak wyglądają wasze pierwsze zdjęcia. No, ja musiałem je oddać film do wywołania, zrobić przynajmniej stykówkę z tego, zobaczyć co tam wyszło. No więc te początki były ciężkie. Podczas kolejnej wycieczki do Francji rodzice mi kupili kolejny aparat, to był Olympus C720UZ, taki ultrazoom, 3 miliony pikseli. Robiłem im dużo zdjęć i tam już mogłem się nauczyć ustawień manualnych na aparacie cyfrowym, czyli dalej to było takie darmowe fotografowanie. No i jakoś tam w tym gimnazjum, na przełomie gimnazjum, liceum sobie fotografowałem właśnie takim sprzętem. Później pojawiła się Minolta A1, według mnie najlepszy aparat, jeśli chodzi o ergonomię do tej pory. Tam wszystko było wyciągnięte na korpus, odchylany ekran, odchylany wizjer, mega, mega super aparat. No ale cały czas mała matryca i niewymienna optyka. Później pojawiła się Sigma SD9, taki egzotyk bym powiedział. Aparat dość śmieszny, po prostu na niego było mnie stać, zapłaciłem za używkę chyba z 1500 zł z obiektywem, to było wtedy naprawdę niedużo. Wygrałem jakiś konkurs fotograficzny, chyba gimnazjalny czy licealny, cały czas uczestniczyłem w tym życiu tego OneFoto, PL Foto, Cyberfoto i tak dalej. W międzyczasie też zainteresowałem się fotografią
taką studyjną. Kupiłem w Fansporcie takie lampy 100-watosekundowe, zrobiłem sobie mini studio w domu i tam tłukłem tych zdjęć. Po prostu siedziałem w domu i próbowałem różnych ustawień tych lamp. Wcześniej kombinowałem z jakimiś rosyjskimi lampami, robiłem zdjęcia produktowe na tle białej lodówki. No to były takie totalne początki z tą fotografią. Ja miałem paręnaście lat i gdzieś tam próbowałem się w tym wszystkim odnaleźć, ale cały czas traktuję to jako takie małe pstryki i zabawę. Zresztą gdzieś tam w międzyczasie pewnie albo wrzucę, albo już wrzuciłem wam jakieś moje pierwsze zdjęcia. One były w bardzo małej rozdzielczości, bo po prostu nie mam na ten moment większych. Co jeszcze? W międzyczasie też nauczyłem się obsługiwać ciemnię fotograficzną. Byłem na takich warsztatach fotograficznych w Gdańsku. Tam poznałem też Rafała Pajora i tam zaczęła się nasza przygoda z fotografią. Rafał też fotografuje, z tego żyje. Tak samo jak ja, a wtedy byliśmy takimi totalnymi żółtodziobami, tam w tym Gdańsku nauczyliśmy się obsługiwać ciemnie. Rafał w ogóle przyjechał bez aparatu, ja miałem ze sobą dwa, więc fotografowaliśmy na moich aparatach. No, ciekawe przygody, ale w ogóle kontakt mamy do dziś. No i później przyszedł czas studiów. Ja w tym momencie jakoś straciłem zainteresowanie fotografią, bo poszedłem na Uniwersytet Ekonomiczny, na zarządzanie. No i tak myślę, kurczę, no nie można się zajmować za bardzo tą fotografią z tego względu, że no i tak nie będę fotografem. Poszedłem na takie, a nie inne studia, więc pewnie trzeba się przygotować do jakiejś pracy menedżera i tak dalej. Ciekawe to było, w ogóle przed studiami rozpocząłem swoją pierwszą pracę, to była praca na kasie w Auchan, więc zaczęło się bardzo, bardzo ambitnie. Tam przepracowałem paranaście dni, to było jeszcze przed studiami, przez pierwszy rok studiów nie pracowałem, wtedy się poświęciłem studiom. Na drugim roku zacząłem swoją karierę jako kelner w Pizzy Hut na Bielanach. Tam przepracowałem rok i 7 miesięcy, no i przyszedł, wtedy tak jak mówię, w ogóle nie fotografowałem, wyprzedałem się z tego sprzętu, który miałem, tego sprzętu cyfrowego, no i skończył się drugi rok studiów i myślę, że gdzieś w połowie drugiego roku studiów z powrotem zaczęło mnie ciągnąć do fotografowania i w tym momencie kupiłem sobie Pentaxa K100D Super, to był aparat, który umożliwiał, no to była zwykła lustrzanka cyfrowa, też jakaś żadna super, ale już miałem do tego obiektywy 28-70 i 28-200 od Tamrona. Do tego kupiłem sobie fisheye'a, no i tak fotografowałem, chodziłem po Wrocławiu, robiłem tam jakieś podstawowe zdjęcia, ale brakowało mi małej głębi ostrości, a w Tamronie za bardzo nie było stałek w dobrej cenie, więc wyprzedałem tego Pentaxa. Kupiłem Canona 50D, no i nadal sobie coś tam pstrykałem, chciałem jakoś wrócić do fotografii. Pamiętam też taki moment, że wszedłem po chyba 2 czy 3 latach na te fora internetowe, nagle okazało się, że aparaty już nie mają 6 milionów pikseli, a mają ich 15, 20, to były czasy Canona 50D, 5D Mark II. No i tak myślę, kurczę, kończył się ten trzeci rok studiów, ja byłem gotowy do licencjatu i tak myślę, kurczę, no już nie chcę pracować w tej Pizzy Hut. W sumie tak do końca nie czuję się w tych ekonomicznych rzeczach, znaczy chyba nie chcę pracować w korporacji. Poza tym i tak szedłem dalej na studia magisterskie, te ekonomiczne, ale myślę, już nie chcę pracować w tej Pizzy Hut, może by spróbować z fotografią. Więc doszedłem do wniosku, że napiszę wniosek o dofinansowanie. Napisałem taki wniosek, miałem sporo przygotowania takiego biznesowego, bo w końcu 3 lata studiów na to była jeszcze Akademia Ekonomiczna. Nie poszło w las, więc wiedziałem, jak to zrobić, analizy SWOT i tak dalej. Napisałem taki wniosek o dofinansowanie. Zarejestrowałem się jako bezrobotny między licencjatem a magistrem. Dostałem to dofinansowanie, założyłem firmę i wtedy postanowiłem, że będę fotografem ślubnym. No i rzeczywiście zacząłem od jakiegoś tam, od tablicy, nie było jeszcze OLX-a, nie było Facebooka, była jakaś nasza klasa, ale wtedy tego nie używałem. Facebook dopiero wchodził, ale zacząłem właśnie od tablicy, od Gumtree i od jakichś tam portali ślubnych, żeby się ogłaszać jako fotograf ślubny. Nie miałem za bardzo doświadczenia. To, co mi trochę pomogło, to bal magistra jakiegoś chyba studentów, którzy byli o 2 lata wyżej niż ja. On był jakiś tam stylizowany chyba na lata 20. Tam porobiłem trochę zdjęć po prostu do portfolio.
Dostałem za to jakieś tam śmieszne pieniądze, ale dzięki temu już miałem zdjęcia z jakiegoś eventu. Porobiłem też tym parom, które tam były, jakieś zdjęcia a la plenerowe, po prostu te stylizowane. Już mogłem coś wrzucić na takie Gumtree czy na te portale ślubne. No i rzeczywiście w tym pierwszym roku, bo ja założyłem działalność chyba w sierpniu, to we wrześniu zrobiłem 2 śluby za jakieś psie pieniądze. Wiem, że nie dołożyłem do tego, na pewno nie zrobiłem tego za darmo, ale to na pewno też nie było tak, że się pławiłem w tych pieniądzach, które zarobiłem. No i to było coś, co wrzuciłem w portfolio. Sprzedawałem dalej kolejny sezon ślubny w ten sposób. Na kolejny sezon chyba sprzedałem z 5 ślubów. W międzyczasie dostałem zlecenie na zrobienie packshota kubka od kawy Burger Kinga. I pamiętam jak dziś, że jadę do Magnolii, wtedy tam był jedyny Burger King. Wziąłem 40 kubków do kawy, pojechałem do Biedronki, kupiłem kawę Arabię, taką najtańszą rozpuszczalną. Wynająłem 80-metrowe studio, przygotowałem zdjęcia do packshotów za bardzo, w ogóle miałem wtedy, kurczę, już nie pamiętam jakim aparatem to robiłem, ale zrobiłem to na pewno w formacie JPG, bo jakby ta moja wiedza przez te 2,5 roku jakoś mocno uleciała, więc zrobiłem to w JPG-u, bo doszedłem do wniosku, że to jest tak proste zdjęcie, że nie ma potrzeby robienia RAW-a. Wysłałem, okazało się, że te zdjęcia pojawiły się w całej Polsce w kampanii bodajże Moc Kawy. Ale co ważne, mój kontakt został w tej firmie i to gdzieś tam otworzyło mi dalszą drogę, ponieważ dzięki temu, że mój kontakt był w Amreście, ja dostałem kolejny telefon: Kuba, czy zrobiłbyś nam zdjęcie kanapki dla innej marki? Ja mówię, okej, zrobię. Oczywiście nie wiedziałem jak to zrobić, ale ja zawsze byłem taką osobą, która drąży i testuje. Czyli ja nigdy nie byłem tak, że czytałem jakiś poradnik, czytałem jakąś książkę i nie testowałem tego w praktyce, więc ja po prostu zobaczyłem referencyjne zdjęcia, jakie ta marka ma w swoim portfolio, zobaczyłem jak to światło się rozkłada, miałem tam jakiś podstawowy sprzęt swój studyjny, no i po prostu ustawiłem aparat i zacząłem próbować powtórzyć maksymalnie to zdjęcie, które miałem zrobić, żeby pasowało do tych pozostałych. I siedziałem nad tym pewnie cały dzień i nagle się okazało, że to zaczęło wychodzić. Zrobiłem to zdjęcie, ono też było tam na menu boardach i tak dalej, więc tak się zaczęła moja przygoda z fotografią kulinarną, bo o to były pytania. W ogóle na te pytania, które zadaliście, nie mogę wszystkie odpowiedzieć, bo pytaliście często o poradę, ja to chcę, żeby była bardziej taka historia niż porada, aczkolwiek oczywiście nie zostawiam tych pytań totalnie samopas, tylko ja do nich wrócę pewnie w innych materiałach. Więc tak zaczęła się moja przygoda z fotografią kulinarną. Później dostałem telefon od Starbucksa. Dzień dobry panie Jakubie, czy nie zrobiłby nam pan zdjęć wnętrz naszego nowego Starbucksa w Rynku? Tego Starbucksa już co prawda nie ma. Ja mówię, pewnie, że zrobię. Totalnie nie miałem pojęcia jak się robi fotografię wnętrz, ale znowu, tutoriale w internecie. Jakieś, chyba poszedłem do Empiku, jakąś książkę dorwałem, pooglądałem tych zdjęć, zobaczyłem, że w sumie w fotografii wnętrz trzeba mieć statyw, trzeba mieć wężyk spustowy, trzeba robić rawy, dobrze jest zrobić HDR-a i linie muszą się zgadzać. Poszedłem jeszcze nie poszedłem na to zlecenie, ale przyszedłem do domu, wziąłem 1740 do tego Canona, zacząłem robić serię zdjęć, nagle poskładałem to wszystko w Photoshopie u siebie na komputerze, nagle okazuje się, okej, te zdjęcia są takie jak potrzeba, poszedłem do Starbucksa, zrealizowałem im sesję, nagle się okazuje, że do tej pory im robię fotografię wnętrz. Więc tak się zaczęła moja przygoda z fotografią wnętrz. Później też pamiętam, że dostałem pierwsze zlecenie wyjazdowe, to było zlecenie do Gdańska, tam miałem im zrobić też fotografię wnętrz, więc byłem zajarany jak, no jak, nie wiem jak kto, ale byłem strasznie podniecony tym faktem, że jadę do Gdańska na zlecenie. No i tak to się zaczynało. W międzyczasie zrealizowałem ten pierwszy, taki pełny, to można nie, może nie, ale takie pierwsze te pół sezonu ślubnego, zrobiłem te 5 ślubów, no i w międzyczasie dostawałem tam jakieś kolejne zlecenia. Założyłem też bloga fotograficznego i od tego zaczęła się moja jakaś tam w cudzysłowie popularność w internecie. Wtedy te blogi fotograficzne były dość popularne. Pamiętam, że prowadził takiego bloga Łukasz Piech, Patryk Choiński czy Michał Kula i my tam opisywaliśmy sesje. Ja nadal staram się to robić, ale coraz gorzej mi to wychodzi, mimo że robię więcej zdjęć, to mniej jest tych wpisów, oczywiście z braku czasu. No i wystartowałem w konkursie w serwisie Fotoblogia, żeby
tam można było wygrać drukarkę. I ja rzeczywiście wygrałem tę drukarkę, no i dostałem propozycję współpracy od Krzyśka Basela, żeby realizować takie zestawienia, na przykład 5 największych studiów w Polsce, 5 aparatów z największą matrycą, plus do tego wideoporadniki z obróbki. Ja nie mogę powiedzieć, że się wstydzę tych wideoporadników, aczkolwiek one są mocno nieaktualne już w dużej części. Cały czas myślę o tym, żeby odpalić taką serię wideoporadników, może raz w miesiącu, bo też moja wiedza jest dużo większa niż była wtedy. Ja byłem takim amatorem fotografii wtedy. No i tak zaczęła się moja przygoda z fotoblogią. Tam zacząłem realizować te poradniki. Najwięcej było wideoporadników z obróbki, były też poradniki pisane, później pojawiły się testy aparatów, no i też nie ukrywam, że tak trochę zapracowałem na to swoje nazwisko w internecie, przez to gdzieś tam mnie kojarzycie. Jeśli oglądacie ten film, to możecie mnie między innymi stamtąd kojarzyć. Tam przepracowałem około 5 lat, później od ponad 2 lata temu rozwiązałem taką naszą stałą umowę, kiedy dostałem umowę ambasadorską od Olympusa. No i później po kolejnym roku Krzysiek Basel odszedł z fotoblogi i wtedy już ta nasza droga z fotoblogią już praktycznie zupełnie gdzieś tam się rozeszła. Ja też realizowałem coraz więcej warsztatów, coraz więcej sesji, nie miałem czasu na takie regularne pisanie czy regularną realizację materiałów na fotoblogie, więc gdzieś tam się to rozmyło, ale te 5 lat tej pracy na tym kanale na YouTubie fotoblogiowym no zapracowało na siebie, że przede wszystkim kojarzycie mnie teraz między innymi z internetu. Ja później przeszedłem na tą taką swoją drogę, więc nagrywam gdzieś tam na swój kanał. To są głównie, no zresztą to co widzicie. Teraz będzie, mam nadzieję, coraz więcej takich pogadanek, gdzie będę mógł do was pogadać po prostu o jakichś tematach, które mnie nurtują. Ale w międzyczasie, tak jak wspomniałem, ja cały czas realizowałem te zlecenia. Później przyszedł pełen sezon ślubny, po tym sezonie, kiedy ja tam sprzedałem te 5 ślubów. Kolejny sezon to chyba było 12 czy 13 ślubów, jakoś tak. No i było tak, że zrealizowałem ten sezon, przyszedł październik i pamiętam jak dziś taki moment, że kurczę, jest październik, zaczyna się robić brzydko, ja byłem na jakimś jednym wyjeździe, a ta fotografia ślubna totalnie nie dawała mi jakiejś satysfakcji. To znaczy, te moje zdjęcia ani nie były jakieś super, one już na siebie całkiem nieźle zarabiały, to oczywiście nie były jakieś super wielkie kwoty, bo moje doświadczenie nadal nie było zbyt duże. Natomiast to było tak, że ja po prostu nie lubiłem fotografować ślubów. Ja nie jestem stworzony do tego, żeby wstać o 6 rano, jechać na przygotowania, pracować do 1 w nocy, przywieźć 3000 zdjęć ze sobą, spędzić ileś dni na obróbce, później zmontować albumy, zrobić do tego jeszcze plener ślubny. Po prostu ja osobiście się w tym niezbyt dobrze czułem. I żeby nie było, że ja deprecjonuję w jakikolwiek sposób pracę fotografów ślubnych, bo to jest mega ciężki orzech do zgryzienia. Niektórzy się w tym czują, niektórzy się w tym nie czują. Ja się w tym nie czuję, a na szczęście w międzyczasie zacząłem łapać tyle innych zleceń, że po prostu już nie musiałem tego robić. Czyli jak przychodziły wakacje, ja mogłem bardziej oddać się tej pracy wakacyjnej, pracy wakacyjnej, źle mówię. Bardziej mogłem się oddać odpoczywaniu podczas tego, kiedy jest ciepło, bo ja nie musiałem się martwić, żeby ten sezon ślubny zrobić jak największej części, żeby tam jak najwięcej zarobić pieniędzy, bo nie będę miał dochodu przez resztę roku, bo często fotografowie ślubni na to narzekają. Natomiast u mnie ta praca była przez cały rok, ale nie było to tak, że nic, nagle sezon ślubny i później nic. U mnie dużo jeszcze dało to, że w związku z tym, że pracowałem na początku z tym Amrestem, a wszystko zaczęło się od tego kubka zrobionego jako packshot, później często pracując z tymi klientami, ja pracowałem z agencjami PR-owymi, bo najczęściej taka firma ma pod sobą agencję PR-ową, która ogarnia dużo rzeczy, więc ja realizowałem jakiś jeden z materiałów dla KFC i wtedy spotkałem się z agencją PR-ową i nagle się okazało, że nam się fajnie pracuje ze sobą. Mi mogło się z nimi fajnie pracować, ale im chyba ze mną się fajnie pracowało, więc zatrudniali mnie dla swoich kolejnych klientów. I tak między innymi zacząłem pracować z Grycanem, z Henklem, z UPS-em. To są niektórzy klienci właśnie, z którymi pracowałem. Dzięki tej agencji nadal tam zostałem jako fotograf gdzieś tam, oczywiście nie jako jedyny, ale dużo pracuję z tymi firmami. Często też pracuję dla nich na użytek wewnętrzny, więc to nie jest tak, że ja wszystkim się mogę pochwalić, tylko zdarza mi się robić na przykład zdjęcia do tego, w jaki sposób przygotowywać desery w Grycanie, które te odbiorcą tych zdjęć są pracownicy, więc nie każde zlecenie jest jakieś super ambitne, ale ciężko narzekać na takiego klienta z drugiej strony. A to
nie było z tego, że ja się ogłosiłem gdzieś w internecie, tylko że jeden sznureczek pociągnął drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Fotoblogia też mi dużo dała tej rozpoznawalności w internecie. Przez fotoblogię między innymi złapałem, tak mi się wydaje, że przez fotoblogię złapałem takiego klienta jak Allegro, bo ja akurat do Allegro jeżdżę jakieś 8 razy do roku i tam szkolę sprzedawców, którzy po prostu sprzedają przez tę platformę, w jaki sposób robić zdjęcia produktowe tak, żeby spełniły standard Allegro, czyli to te idealnie białe tło. Ale dzięki temu, że ja jeżdżę też na te szkolenia dla Allegro, tam poznaję sprzedawców, którzy czasem potrzebują fotografa do nie tylko do takiego packshota, ale też może do czasem jakichś ciekawszych zdjęć. I na przykład ostatnio realizowałem zdjęcia produktowe dla jednej z firm, która była na takim szkoleniu, bo potrzebowali nie tylko zdjęcia na białym tle, ale potrzebowali zdjęcia takie trochę bardziej aranżowane. I ja je zrealizowałem, więc kolejny klient tutaj mi się pojawił. Więc to jest tak, że tych klientów gdzieś się tam łapie właśnie głównie w ten sposób. Przynajmniej w moim przypadku to tak wygląda, to nie mogę powiedzieć, że to jest jedyna dobra droga do łapania klientów, ale tu jedna rada ode mnie to, żeby wyjść z internetu, wyjść za tego komputera, bo często w wiadomościach czy na warsztatach narzekacie mi, szczególnie w mniejszych miastach, czy to jak byłem w Rzeszowie, czy w Białymstoku i mówiliście, a bo tu u nas to nie ma jak pracować i tak dalej. Ja bardzo mało pracuję we Wrocławiu. To jest tak, że ja jedno zlecenie na 2-3 miesiące robię we Wrocławiu, a reszta to jest najczęściej Warszawa i jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza, klientom to nie przeszkadza, że ja muszę dojechać, że muszę się zatrzymać w hotelu i zrealizować to zlecenie, bo często to jest tak, że jakby pracując z firmami, oni nie płacą swoimi pieniędzmi z własnej kieszeni, tylko z jakiegoś tam budżetu, który jest przeznaczony na takie działania. No i jakoś tam się dogadujemy z tym wszystkim, więc jak wy szukacie jakiś zleceń, to nie siedźcie tylko za komputerem, ale też poszukajcie zleceń po prostu poznając ludzi, bo to wam da najwięcej. Jakiś czas temu byłem zaproszony na taką konferencję Rentowna Restauracja, tam miałem opowiedzieć różnym restauratorom, menedżerom restauracji, w jaki sposób przygotowywać zdjęcia, na przykład do dania dnia, tak żeby coś na tych mediach społecznościowych się kręciło, żeby po prostu zachęcić ludzi do przyjścia do tej restauracji. Co się okazało, miałem tam taki wykład, który trwał 1,5 godziny i dostałem też zlecenia, bo tam akurat dwie restauracje, które były, przedstawiciele tych restauracji potrzebowali zdjęć, ja tam te zdjęcia zrealizowałem dla nich, nie jako dania dnia, ale po prostu tam całą czy pół karty im zrealizowałem, więc tak to wszystko zadziałało. Więc wy, szukając jakichś tam zleceń fotograficznych, jeśli na przykład myślicie o fotografii wnętrz, przygotujcie sobie jakieś małe portfolio. To nie musi być wielka książka, niech to będzie niewielka książka, do tego wizytówka. Możecie się przejść na jakieś targi mieszkaniowe, targi, nie wiem, deweloperów i tak dalej. Możecie porozdawać tam swoje wizytówki, pokazać z dwa zdjęcia wnętrz, które zrobiliście, na przykład wynajmując apartament w jakimś najbliższym mieście i tam możecie sobie zrobić portfolio tego typu zdjęć i tak możecie wyjść do ludzi. Jak chcecie się zająć fotografią ślubną, nie idzie wam z ogłoszeniami, pojedźcie na targi ślubne. Tak samo z fotografią dziecięcą, z fotografią noworodkową, po prostu wyjdźcie do ludzi i poznajcie ich i przekonajcie ich swoją osobą, bo w internecie możecie ogłosić każdy, a to jak wy będziecie rozmawiać z tym klientem, to tak naprawdę chyba da wam najwięcej. Oczywiście musicie się też tego w jakiś sposób nauczyć, też żeby w jakiś sposób rozmawiać z klientem i tak dalej. To oczywiście ja nie mogę wam dać tutaj jednej dobrej rady, u mnie się to jakoś sprawdza zazwyczaj. Wydaje mi się, że potrafię jakoś rozmawiać z klientami i to co ważne, też żeby oddemonizować tego klienta, bo mi się kiedyś wydawało, że klient to jest zawsze ktoś, Bóg wie jaki, że z nim trzeba rozmawiać, nie wiem, pójść w garniturze, pełnym garniturze na spotkanie, chodzić tam na kolanach przed tym klientem, a okazuje się, że często po tej drugiej stronie są totalnie normalni ludzie, z którymi się bardzo, bardzo normalnie rozmawia i tak często do tego trzeba podejść, chociaż oczywiście nie można przyjść, powiedzieć siema, siema i tak dalej. Ale to tak dygresją od tych moich początków fotografii. W międzyczasie też dostałem, tak jak wspomniałem, tę umowę ambasadorską od Olympusa. Zostałem zaproszony do tego programu ambasadorskiego, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Zaczęły się tam jakieś inne współprace z firmami, między innymi dzięki temu, że jestem tym ambasadorem. Poznałem ludzi z Eizo, poznałem ludzi z Wacoma, z Epsona, praktycznie z bardzo, bardzo wielu firm, z którymi nadal bardzo dobrze mi się gdzieś tam układa. Do tego, tak jak wspomniałem, Olympus, z Olympusem realizuję bardzo dużo warsztatów fotograficznych, ale to też nie było tak, że jest
że było tak, że Olympus do mnie zadzwonił: dzień dobry panie Jakubie, chcemy, żeby był pan naszym ambasadorem, proszę sprzedać Canona i fotografować naszym sprzętem. To było tak, że ja pracując na fotoblogi testowałem te aparaty Olympusa, one mi się jakoś od początku spodobały. Też często było tak, że dzwoniłem do Olympusa, a czy nie dałoby się trochę przedłużyć tego wypożyczenia, no i fotografowałem sobie tymi aparatami. To był EP5, EM10 Mark 1, pierwsza EM10, później chyba pierwsza jedynka i tak dalej. No i później ja fotografowałem tymi aparatami, w końcu któreś zlecenie komercyjne zrealizowałem właśnie Olympusem, później doszedłem do wniosku, że sprzedaję Canona i później właśnie powiedzieli: no Kuba, czy tutaj chciałbyś z nami podpisać umowę ambasadorską? Bardzo mnie to ucieszyło, więc taką umowę podpisałem, więc tak to wygląda. Też jakby tłumacząc, jak wyglądała ta moja współpraca z Olympusem, na początku zaczęło się od warsztatów, te warsztaty cieszyły się całkiem, no po prostu ludziom się podobały, więc no po prostu tak to się potoczyło. Ta współpraca z firmami też się podobnie potoczyła, czyli gdzieś tam jeden sznureczek ciągnął drugi sznureczek. Fotoblogia dała mi tę rozpoznawalność w internecie i tak to wygląda. Już 25 minut mówię, tak patrzę na monitor, mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie. To jest tak, że jak się kogoś pozna, tylko trzeba być w dobrym miejscu, w dobrym czasie, to będzie to mogło ciągnąć kolejne zlecenia, więc to jest tak, że rzeczywiście musicie pomyśleć o tym, żeby wyjść zza biurka, bo ja bardzo często mam pytania od was takie, że Kuba, jak ja mam zdobywać zlecenia? A najczęściej jest tak, że takie osoby właśnie, które mnie pytają, one siedzą tylko i wyłącznie przed komputerem i tam starają się zawojować świat. Trzeba robić zdjęcia, trzeba też je pokazywać w sieci, ale trzeba wychodzić do tych ludzi, pokazywać się tam, gdzie są potencjalni klienci, bo nawet jeśli zdobędziemy 2-3% tych klientów, to nagle z tych, do których uderzymy, to i tak będzie naprawdę sporo. No a przede wszystkim w fotografii, ja w ogóle uważam, że fotografia to jest najlepsze, czym się można zająć w ogóle w życiu. Ja o tym nagram zupełnie osobny film. Ale co ważne, trzeba się uczyć i wdrażać te pomysły, tą naukę na bieżąco i robić zdjęcia, bo też jest dużo fotografów takich. Ja też miałem taki pewien okres w swoim życiu, że cały czas uważałem, że jak nie mam danego sprzętu, to nie mogę realizować zdjęć. Widziałem fajne zdjęcia z 85-1.8, a miałem 50-1.8 i już nie robiłem zdjęć, bo uważałem, że się nie da. Wcześniej, teraz akurat mam jeszcze średni format, ale przez długi czas miałem tylko i wyłącznie aparaty Olympusa z tą matrycą Micro 4 trzecie. Ja tym nadal zarabiam pieniądze, a dużo osób mówi, że tylko pełna klatka, a wcale tak nie jest, bo jakby to jest tak, że jak się nie potrafi fotografować, to się szuka ograniczeń w sprzęcie. Jak się już człowiek nauczy fotografować, to już ten sprzęt nie stawia aż tyle ograniczeń. Oczywiście każdy sprzęt ma jakieś tam ograniczenia, natomiast potrafiąc fotografować, potrafimy już zapoznać, znaczy potrafimy fotografować już praktycznie każdym sprzętem i te ograniczenia często są gdzieś tu, a nie w naszym sprzęcie, którym realizujemy te zlecenia. Więc fotografujcie, realizujcie się, pokazujcie zdjęcia, wychodźcie do ludzi i tam łapcie te zlecenia. Nie tylko Facebookiem, nie tylko internetem człowiek żyje i to jest chyba takie moje przesłanie na koniec. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeszcze raz was poproszę o tego suba, mimo że nie przepadam za zarobieniem tego. I co, chyba tyle ode mnie. Dajcie znać, jak to u was wyglądało. Tak jak mówię, ja tych pytań, które zadaliście, nie pomijam. Myślę, że na sporo odpowiedziałem, jak to u mnie wyglądało. No i co, i widzimy się w kolejnym wideo. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.